wielu dostawców aparatury szczyci się tym, że ich aparatura osiąga temperatury poniżej zera, jeśli chodzi o końcówki zabiegowe, którymi wykonywane są zabiegi. Sprawdźmy, czy to naprawdę jest ważne i jakie wartości powinny osiągać sprzęt. Witam, nazywam się Kolej Gęcarczyk, witam Cię w kolejnym odcinku Błysku Kosmetologia. W dzisiejszym sprawdzimy, jak wygląda sprawa dotycząca chłodzenia końcówek zabiegowych w aparaturze laserowej i do fotografii. Mamy przygotowaną kamerę termowizyjną, mamy przygotowaną włączony sprzęt SKR Motion. W tym momencie zrobimy kamerą termowizyjną zdjęcie tego, jaka temperatura jest na końcówce zabiegowej. Mamy tutaj 20 stopni, czyli po prostu temperatura otoczenia. W tym momencie załączymy chłodzenie na aparaturze SKR Motion. Pod koniec filmiku sprawdzimy, jaką wartość końcówka osiągnęła. Przechodząc do tematu związanego z chłodzeniem końcówki zabiegowej, przede wszystkim chodzi o to, aby chronić warstwę naskórka w momencie, kiedy wykonujemy zabieg. Na schemacie widzicie, jak emitowana jest dawka energii do tkanki docelowej w skórze. Między tkanką docelową a głowicą zabiegową jest naskórek. Głowica zabiegowa jest chłodzona do niskiej temperatury po to, aby kontaktowo chronić naskórek przed przegrzaniem, po to, aby nie wywołać poparzenia. Tak więc, jak widzicie, samo chłodzenie końcówki zabiegowej jest bardzo, bardzo ważne, w związku z czym warto, aby chłodzenie wszędzie, w aparaturze laserowej czy fotografii, nie spisywało się, aby osiągnęło możliwie dobre parametry. Nie muszą to być parametry poniżej zera, tak jak do wielu motorów i możemy tym ewentualnie się sugerować. No, jest to błędne myślenie, nie ma takiej potrzeby, grunt, żeby ta temperatura była w okolicach zera, aby po prostu zabiegi przeprowadzane były bezpiecznie. Sprawdźmy teraz po krótkiej chwili, jak wygląda głowica zabiegowa w SKR Motion od momentu włączenia do teraz. Głowica pokryta jest szonem, a temperatura, którą udało się osiągnąć, to wow, plus 19. Stop. Tak pracuje wydajny sprzęt, dlatego też konstrukcja SKR Motion jest taka inna. Zastosowane to jest stałe i możliwie dobre układy chłodzenia po to, aby w czasie zabiegu trwającego możliwie skutecznie ochładzać kryształ i pole zabiegowe, w którym wykonywana jest terapia, aby bezpiecznie ten naskórek chronić. Głównie jest pełna w kilku minutach różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą na końcówce zabiegowej to przeszło 40 stopni. Tak więc dobry układ chłodzenia jest niezwykle istotny do tego, aby bezpiecznie przeprowadzać zabiegi. Jeżeli podobał Ci się filmik, dodaj komentarz, polajkuj, udostępnij, co do nas informacje, czy tego typu treści są dla Ciebie istotne, ważne i czy mamy dalej realizować tego typu filmiki. Dzięki.